Dzień dobry, cześć. Czołem. Chciałem pogadać. Ale oczywiście odpowiedzi, które padną, bo inaczej. Pytanie takie główne tego dzisiejszego wywodu pozostawiam otwartym. A jakże? Natomiast wszelkie odpowiedzi, które pewnie padną, będą tylko moimi próbami odpowiedzi, tylko moim punktem widzenia. A chodzi o umysł. Ja, odkąd tknąłem się mechaniki kwantowej, fizyki kwantowej, od razu podejrzewałem, że to jest coś jak gra komputerowa. To, bo ktoś zapyta, co masz na myśli? To, co my nazywamy życiem fizycznym. To ani nie jest na zewnątrz, ani nie jest fizyczne. To jest tylko gra naszych umysłów. Więc mózg jawił mi się jako taki komputer. I to było dla mnie dość dobre odkrycie, bo zawsze podejrzewałem, że żeby był jakiś sens tego wszystkiego, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, nawet skupmy się na duszy. Tam weźmy to sobie w cudzysłów. Ale jeżeli to jest coś, co z wcielenia na wcielenie, też weźmy w cudzysłów, uczy się, to musi być jakaś pamięć. Nie tyle pamięć, wiecie, tych wszystkich wydarzeń, które nam się wydarzyły, co doświadczenie. Pamięć skondensowana do doświadczenia. Że to musi być gdzieś zapisane. Że to nie może być tak rozproszone. I pojawiła się spora wątpliwość w to, co gadam, co myślę, kiedy zaczęliśmy zapisywać zdjęcia najpierw w chmurze internetowej i przenosić dane z komórki do komórki. Tak nie kupujesz nowy telefon i generalnie wszystko z niego przenosisz za pośrednictwem chmury. Jakby nie musisz od początku go wkrywać to, co on tam już miał. Wszystkie aplikacje, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Wtedy pojawiło się we mnie gdzie to jest, jak nie potrzebuję urządzenia. Nigdzie tego nie zapisałem. W jakimś konkretnym miejscu, pod jakimś konkretnym adresem. Dopiero później dowiedziałem się, że to naprawdę i tak zapisuje się na urządzeniach. Nawet nie mam wpływu na jakich, ale więc jednak to ma jakiś nośnik tej informacji, tej pamięci. I teraz składając wszystko do kupy, okej, wszystko jest energią, to może też nie świrujmy z tym umysłem, że to musi być akurat jakaś twarda rzecz, jakby coś spoza energii, jakby coś materialnego. Jednocześnie, jeżeli nie zaczniemy sobie tak tego wyobrażać, to chyba nigdy tego do kupy nie poskładamy. Bo jeżeli my teraz, dzisiaj, przy obecnych czasach przyrównamy tą naszą duszę do algorytmu, który poprzez te wcielenia, które ciągle dzieją się w jednym umyśle. Wiesz, nie ma żadnej pewności, że twój mózg jest zakopywany z twoim ciałem do grobu po twojej śmierci, jeśli wiesz, że całe życie jest tylko twoim wewnętrznym filmem. Więc ty widzisz tylko swoją wersję zdarzeń,
Tak? Wiesz, jak jest. Jeżeli na filmie aktor w jednym filmie umarł, zabili go, to dobrze wiesz, że on zaraz zagra w następnym. Także to jest tylko iluzja. Tak naprawdę nikt z żadnym mózgiem na żadnym cmentarzu nigdy nie został zakopany. To gra umysłów tylko. Obraz, tylko obraz, tylko hologram. A więc co tu jest prawdziwe? Okej, energia. W porządku. Ale ta informacja nie korci was. Ta informacja, która stanowi ja, moje ja, twoje ja, ta, która stanowi o tym, że popatrzcie, jaką obserwuję odrębność. Ja w zasadzie mogę być do kogoś trochę w czymś podobny, ale nigdy, przenigdy w 8 miliardach ludności nie znajdę kogoś, kto jest taki jak ja. I w zasadzie po co miałbym znajdywać takich, kiedy w tej różnorodności jest świetna zabawa. Każdy naprawdę jest inny. A więc to odrębne ja, ego, wydaje się mieć bardzo głęboki sens i wydaje się istnieć. Rozwija się w tej mentalnej grze umysłów. Rozwija się najpierw pewnie wielokrotnie na próbę, bo umiera hologram, no ale kończy swoje doświadczenie ten awatar stworzony w umyśle. To ludzkie ja, to osobowe ja, ta osobowa postać, bo nie wie jeszcze, kim jest. To nie jest jeszcze świadomy obserwator. Dlatego ciągle tą grę zaczyna od początku. No jak Mario Bros, nie? Tylko zabiją, to ten poziom zaczyna znowu od początku. Nie grę, tylko ten poziom. Tak długo, aż przejdzie do następnego. I tam jak tylko trafią, to znowu zacznie od tamtego poziomu, od początku. I tak pewnie jest z nami. Ale wydaje się logicznym, że służy to temu, że w końcu ten umysł, czymkolwiek on jest, na razie mówiąc, że to jest komputer, ładnie to przynajmniej można zrozumieć. Kiedy ten umysł wytworzy to swoje świadome, osobowe ja, czyli świadomego obserwatora, i to chyba w konkretnym celu, by ten świadomy obserwator, prowadząc dalszą grę, ale już jako byt nieśmiertelny, w doskonałym organizmie ludzkim, bo przecież to tylko hologram, więc on ani nie umiera, ani nie choruje, ani się nie starzeje, źródłem jego i tak jestem ja, umysł. Umysł, ciało, ten hologram, jak i to, co jest oprogramowaniem tego umysłu. Czyli wcześniej inteligencja, a teraz świadomość, czyli własna twórczość, bym powiedział. Już nie odtwórczość. To te trzy osoby, te osoby, też dziwnie powiedziane, te trzy rzeczy stanowią jedność. Świadomość, która poprzez umysł bawi się w człowieka. Ale to jest wszystko jedno i to samo. Dlatego ten człowiek, świadomy obserwator, wie, że on jest źródłem swoich przygód, swojej dalszej wersji gry. Temu, czemu on będzie dawał uwagę, to będzie dalej kreowane w jego umyśle. Ale umysł taki w tym ma, za przeproszeniem, interes, że poprzez tą grę on sam siebie poznaje. Więcej, sam siebie rozwija. Bo uważam, że tutaj w momencie, kiedy pojawia się świadomy obserwator, który wpada na to, co ja tutaj teraz gadam, w tym momencie padają wszystkie scenariusze. W tym momencie zaczyna się świadomy rozwój
jednostki. Tak, jak ty tego chcesz. Twój pójdzie za twoją uwagą. Mój za moją. I nie ma czegoś takiego jak już gotowy, świadomy świat. Jakieś tam 5D, cokolwiek tu wymienię. Już gotowa rzeczywistość, która tylko czekała, aż będzie świadomy, żeby cię przyjąć. Nie. Tu zaczyna się tu i teraz. Nie ma nic wcześniej i nic potem. I nie ma też nic oprócz tego, co jest, czyli tego bieżącego doświadczenia. To tylko istnieje. To się będzie zmieniać, rozwijać i podążać ciągle za moją uwagą. Ale tak, jak ja chcę. Tak, jak ja kreuję uwagę. Tak, jak ja chcę wyrażać siebie. Bo Witek na przykład jest taki, ale ty jesteś inna, inny. I już co innego sobą wyrażasz. Twój świat o tą różnicę będzie inny, ani lepszy, ani gorszy. To są te rzeczywistości równoległe. Jednak ciągle korci to pytanie, gdzie to wszystko dzieje się. To znaczy w umyśle, okej, to proste. Ja jestem energią, więc nie można mnie zniszczyć. Ja jestem świadomą energią, nadal nie można mnie zniszczyć. Ja jestem nawet informacją o samym sobie, czyli całe to doświadczenie jest tam zapisane. Tego też nie można zniszczyć. Mamy internet, doskonale wiemy, że jak ty mi napiszesz, wykazuj wszystkie moje stare zdjęcia z internetu, to nawet jak ja to zrobię, one wcale z internetu nie znikną. Informacji nie da się zniszczyć. To już teraz wiemy. Ale wiemy też, że aby ta informacja nie została zniszczona i mogła stać się wieczną, potrzebowała tylko cyfrowego przetworzenia, tego trafienia do sieci, gdzie trafia już na wieczność. Nie da się już tego usunąć. Cokolwiek usuniesz z jednego miejsca, to usuniesz z jakiejś części internetu, ale to ciągle tam jest. Nawet kiedy nie możesz tego odtworzyć, to to ciągle tam jest. To ty nie masz do tego dostępu, ale to tam w środku, jak było, tak jest. Raz wprowadzona informacja wpada w wieczność. I popatrz, ale potrzebuje jakiejś sieci. A może my wszyscy naprawdę żyjemy w takim internecie i teraz nawet nie ma odpowiedzi na pytanie, czy kiedyś był fizyczny świat, w którym istnieli fizyczni ludzie i to oni kiedyś, tworząc sieć komputerową, network, stworzyli nas i my sobie teraz tutaj żyjemy, a oni tam mają ten swój pozrany fizyczny świat, w którym się tłuką, chorują, umierają, a stworzyli Boga na obraz i podobieństwo swoje. Boga. Stworzyli takie simsy, które z czasem pokopowały się, że mogą być autonomiczne i mogą żyć wiecznie. Nie ma odpowiedzi na to pytanie, czy tak naprawdę było. Bo nawet jeśli my znajdziemy na to potwierdzenie, chociażby, zakładam, teoretycznie, to ich też mogła założyć, skąd oni się wzięli, prawda? I tak w kółko, i w kółko, i w kółko. I to jest znowu takie same szukanie początku, jak z szukaniem Boga. Skoro Bóg stworzył ludzi, to kto stworzył Boga? Jeśli cośkolwiek jest ponad nami, to zawsze coś musi być ponad tym czymś. I nie ma inaczej. Dopiero kiedy sobie uświadomimy, że istnieje tylko ja, a cała reszta zawiera się we mnie, jest moim wewnętrznym, czy jego, bo nas może być więcej, jego, tylko ja, wewnętrznym doświadczeniem.
to wtedy chyba znajdujemy odpowiedź na wszystko. I wtedy nagle uświadamiamy sobie, że nieważne już jest, czym jest ten umysł. Gdzie, w czym zawiera się ta informacja, ten algorytm, który stanowi moje osobowe ja, który cokolwiek mojego zawiera. Bo ja jestem całym swoim doświadczeniem i szukając znowu odpowiedzi na pytanie, czym jest ten umysł, znowu szukam odpowiedzi na pytanie, co jest poza mną, a to ja jestem tym umysłem. I kropka. Święty Franciszek z Asyżu. Szukam tego, który szuka. I tutaj jest chyba klucz. Wielu już to mówiło, a też parę razy. Że szczyt uświadomienia sobie, stworzenia tego świadomego gracza w tej grze w życie fizyczne, to pojęcie, uświadomienie sobie. Jam jest. Ja jestem ten, który istnieje, a reszta zawiera się we mnie. I tu koniec. Jeśli my się spotkamy, dotkniemy, to wcale nie potwierdza, że istnieje coś, co nie jest mną. Bo ja nigdy, to jest właśnie ta pułapka, nie będę współodczuwał, nie będę wiedział, co myślisz, co czujesz. Mogę tylko pieprzyć głupoty na ten temat. Ale jeśli naprawdę jesteś odrębną jednostką, to jesteś tak hermetyczny jak ja. Masz swoją hermetyczną świadomość i tam się nie da wejść. Więc ja nie będę za ciebie czuł, nie będę za ciebie myślał. Nic. Nie wiem, czy istniejesz. To się niczym nie różni od snu. Weśniemy się, też możemy spotkać, też możemy wziąć za rękę i pływać wspólnie na wycieczkę. Możemy to zrobić. Ale prawda jest taka, że we śnie byłem tylko ja. Ja ten sen pamiętam i mogę ci rano go opowiedzieć. Ale ty już tego nie potwierdzisz. Mogłeś mieć zupełnie inny sen tej samej nocy. Więc tu jest pies pogrzebany, kochani. Najważniejsza kwestia do uświadomienia sobie. To nawet nie jest przebudzenie. Budzimy się niby gdzie. Chyba, że przebudzenie świadomości. Taki zlepek słów. Tak, to tak. Tu dodać do tego przebudzenie świadomości. Że każde ja z czasem uświadamia sobie, że jest twórcze. Ale co ważniejsze, że prawdziwie istnieje tylko to ja. Reszta jest jego wewnętrznym doświadczeniem i tu się już nic nie da udowodnić. Szukając tych dowodów, znowu będziemy gonić następnego Boga, bo ten nam się znudził. A to na koniec końców okazuje się, że to właśnie jestem ja. Szukam tego, który szuka. Tylko jedno trzeba sobie z jednego zdać sprawę. Ja tego nigdy nie poznam, bo ja to wszystko stwarzam. Więc to wszystko jest dla mnie lustrem. Kiedy patrzę w lustro, to wiem, że ten w lustrze to nie ja. Przecież to wiem. Bo ja patrzę w lustro, a nie jestem w nim. Ja jestem tym, który patrzy, nie tym, co widzę. I to jest pies pogrzebany. Ale z tym pytaniem, czym jest umysł? Zostawiam was. Czym to jest? Oczywiście, najprostsza odpowiedź to następne tylko pojęcie. Pewnie tak jest, które za jakiś czas zastąpimy innym. Tak, chyba ważniejsze jest od znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest umysł, uświadomienie sobie, że ja tym wszystkim jestem. I kropka. I zacząć się po prostu tym bawić, wyrażać siebie, przestać szukać czegoś, co już wiem, że jest mną.
i że nawet tego nie poznam. Ja. Oto największa tajemnica. Trzymajcie się. Cześć.